Doświadczenie pod tytułem Owocowa i warzywna bateria. Sprawdźmy, czy da się uzyskać prąd z owoców i warzyw. Będziemy potrzebować do tego kilku rzeczy. Są to m.in. owoce, warzywa, gwoździe ocynkowane oraz gwoździe miedziane, lampka LED oraz najprostszy woltomierz. Naszym pierwszym zadaniem będzie ustawienie woltomierza na 20. Następnie bierzemy 4 cytryny z wbitymi gwoździami oraz nasz włączony woltomierz. Czerwone przykładamy do czerwonego, a czarne do czarnego. Naszym oczom ukaże się wtedy napięcie, jakie zostało stworzone przez cytryny. Czyli cytryny potrafią tworzyć prąd. Skoro już wiemy, że nasze cytryny wytwarzają prąd, sprawdźmy, czy uda im się zapalić lampkę LED. Teraz zobaczmy, ile daje jedna bateria z cytryny. Skoro już wiemy, że cytryny na pewno wytwarzają prąd, czy w takim razie inne owoce i warzywa również? Oto kilka przykładów. Jak to się dzieje? Prąd elektryczny powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznych. Elektrody stanowią płytki, cynkowa i miedziana. Elektrolitem jest wodny roztwór różnych kwasów znajdujących się w każdym warzywie lub owocu.